Zagrajnik TV. My name is Lo Wang. Let's make a deal. Wydany w 2013 roku, będący rebootem klasyka 3D Realms, Shadow Warrior, choć nie był jakimś sprzedażowym i komercyjnym hitem, to pozwolił zaistnieć warszawskiemu Flying Wild Hog na mapie gamingowej branży. Pierwsza część w udany sposób odświeżała ideę klasycznych strzelanin lat 90. i przenosiła ten koncept w XXI wiek. Rozgrywka była szybka, brutalna i bezkompromisowa, przy okazji trzymając się ducha buildowych strzelanin, umieszczając tu i ówdzie różne znajdźki i sekrety. Jeżeli doda się do tego wcale nie gorszą fabułę i pyska tego zabójcę Lo Wanga, w którego przyszło nam się wcielić, jak i jego fantastyczną relację z demonem Chodzim, to wyszła gra może nie rewolucyjna, ale na pewno wciągająca i satysfakcjonująca. Druga część skręciła w zupełnie innym kierunku, odcinając się niemal całkowicie od korzeni i eksperymentując z gatunkiem looter shooterów. Tym razem dostawaliśmy dużo mniej liniową rozgrywkę, więcej elementów RPG i cały pentagon różnorakiego uzbrojenia. Swego czasu na kanale pojawiła się nawet jej recenzja, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zachęcamy do jej obejrzenia. Z perspektywy czasu trzeba jednak przyznać, że choć eksperyment ten się warszawiakom udał, to jednak miał kilka zgrzytów, głównie związanych z nieprzemyślaną metagrą. W efekcie czego grę kończyliśmy z absurdalną ilością uzbrojenia, perków i ulepszeń, z którymi nie wiadomo było co robić, jak i obłędną liczbą waluty, której nie było jak wydać. Niemniej Shadow Warrior 2 okazało się być na tyle sporym sukcesem, że dał Flying Wild Hog odpowiedniego kopa i dzięki temu firma ta mogła rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej. Po 6 latach oczekiwania dostaliśmy więc w końcu Shadow Warrior 3, który jest... mech. I've been working forever on this thing. Oh, come here. Oh, sweet baby. Ale zanim przejdziemy do omawiania samej gry, to chciałbym pomówić na początku o pewnej kwestii związanej z fabułą, która dotyczy także wydarzeń z poprzedniej części. Jeżeli nie graliście w oba tytuły, a nie chcecie się nadziać na istotne spoilery fabularne, to przejdźcie do tego momentu w filmie, bądź wyłączcie dźwięk, jeżeli oglądacie ten film na premierze. Już? No to zaczynamy! Po wydarzeniach z części drugiej, która notabene zakończyła się bezczelnym cliffhangerem, świat stoi niemal w rozsypce, niszczony przez ogromnego smoka, którego Lo Wang z resztą frajny nieumyślnie wypuścili, poświęcając przy okazji Kamiko. Wang żyje samotnie na ogromnej górze, wciąż rozmyślając o swojej największej porażce życia i nie mogąc pogodzić się ze śmiercią Chodziego. Nieoczekiwanie odwiedza go Orochizilla, dawny pracodawca, a później wróg Wanga, który zdaje się mieć remedium nie tylko na depresję głównego bohatera, ale także na to, by w końcu ubić latającego gada. Nie mając zbyt wielkiego wyboru, nasz rozgadany zabójca postanawia zawrzeć sojusz z dawnym wrogiem, by w końcu jakoś naprawić klęskę, którą ściągnął na świat. Wspomnianym remedium okazuje się Makoto, demoniczna wiedźma, która przy pomocy maski Chodziego ma stworzyć wielką broń, mogącą unicestwić smoka, bla bla bla. Tak, sama fabuła jest do bólu sztampowa, kompletnie nie wciąga, zdaje się pisana na siłę, a brzydkie, prerenderowane i klatkujące przerywniki filmowe tylko odciągają nas od głównej gry. Czemu więc o nich wspominam? Ponieważ niedługo po spotkaniu z Makoto dzieje się to. No właśnie, do gry powraca Chodzi, obok Lo Wanga chyba najważniejsza postać pierwszej części Shadow Warriora. Szok tym większy, że na każdym materiale przed premierą wydawało się, że tym razem drugoplanową rolę przejmie Zilla. Niby temat dawnych wrogów zawiązujących sojusz nie jest niczym oryginalnym, ale biorąc pod uwagę, jak świetnie scenarzyści z Flying Wild Hog potrafili budować relacje między głównymi postaciami, czy to z Chodzi w pierwszej części, czy Kamiko w drugiej, to pomyślcie, jakie możliwości otwierały się tym razem. Ale nie, twórcy poszli na łatwiznę i po prostu przywrócili jedną z najbardziej lubianych przez fanów postaci, podczas gdy Zilla przez połowę gry gdzieś tam sobie siedzi. Trochę zmarnowany potencjał. No ale okej, mamy go. Chodzi powrócił i będzie tak jak dawniej, prawda? I tak, i nie. Niektórzy z was mogą pamiętać, że był on z jednej strony śmieszkiem, z którym Wang wydawał się w pyskówki. A z drugiej postacią tragiczną, z bardzo smutną i przejmującą historią, która kończyła się we wzruszający i nieco gorzki, zwłaszcza jak na grę tego typu, sposób. To tylko potęgowało przyjaźń i relacje między tą dwójką. W trzeciej części twórcy nieco rozwodnili postać Chodziego, przez co pozostał on głównie przerywnikiem komediowym, bez jakiejś większej głębi emocjonalnej i ogólnie wydaje się on być w tej historii wciśnięty nieco na siłę. Wkurza szczególnie jego skrzeczący i jęczący głos, jakby aktor próbował na siłę udawać Jokera Marka Hamilla. Are you ready for Hoji's spectacular reanimation celebration? An evening filled with little tiny hot dogs and margaritas!
dziwny tym bardziej, że w jedynce choć brzmiał równie prześmiewczo, miał przy okazji sporą dozę godności. Z drugiej strony jego relacje z Loangiem wciąż są nakreślone naprawdę dobrze i wciąż czujemy tę szorstką przyjaźń, która charakteryzowała tę dwójkę w pierwszej części. Bo dialogi między tą dwójką to chyba najjaśniejszy punkt trzeciego Shadow Warriora. Tyle ironii, dogryzania sobie i puszczania beki nie widziałem od dawna w żadnej innej produkcji. Well, not exactly. We're friends, so I'm obviously trying to sugarcoat it. Well, first of all, fuck you. Secondly, yeah, I'll look like me. Though I'm hoping for a taller, tighter, more ripped version of me. Big guns, broad shoulders, a six-pack. Tak więc, jak widzicie, mam bardzo mieszane uczucia co do tego powrotu, tym bardziej, że rozwój relacji Wang-Villa wydawał się o wiele ciekawszy niż odgrzany kotlet z Chodzim. No ale okej, rozgadałem się o tym, co w strzelaninie jest najmniej istotne, a czasem wręcz marginalne. Zajmijmy się w końcu clue każdej gry, czyli rozgrywką. Jako się rzekło, Shadow Warrior 3 porzuca eksperymentalną formułę dwójki i wraca do swoich staroszkolnych korzeni. Tak jakby. Widzicie bowiem, twórcy chcieli nieco odświeżyć formułę i postanowili tym razem wziąć za wzór Doom Eternal. Wzorowanie się na najlepszych nie jest oczywiście żadną wadą, ani powodem do wstydu, o ile robisz to dobrze, a Shadow Warrior 3 nie robi tego dobrze. Tak jak więc w przypadku dzieła id Software, rozgrywka jest podzielona na dwa segmenty. Eksploracyjno-platformówkowy i arenowo-strzelankowy. O tym pierwszym nie ma za dużo co mówić, bo tak naprawdę jest to niemal samograj. Wystarczy tylko wbiegać na oznaczone liśćmi ściany, używać linki z hakiem w przeznaczonych do tego miejscach i czasem ustrzelić lewitujących przeciwników. Jeżeli nie znosiliście podobnych etapów z Doom Eternal, tak jest szansa, że tu wam się spodobają. Trudno przy nich zginąć, są szybkie i nie wymagają specjalnych umiejętności, a wyłącznie spostrzegawczości i co najwyżej lekkiego refleksu. Przejdźmy jednak do creme de la creme każdego shootera, czyli, no, strzelania. Jak już ustaliliśmy, to przebiega jak w Doom Eternal. Trafiamy na areny, na których porozsiewane są różne znajdźki, a także pułapki i okręgi, na których możemy używać linki z hakiem. Areny zalewane są przez coraz to liczniejszych niemilców, a my musimy zetrzeć ich w proch. I tu pojawia się pierwszy problem. Brakuje temu wszystkiemu takiej jakby naturalności? Ot, trafiamy na przygotowany już wcześniej plac boju i zaczynamy się tłuc. Brak w tym jakiegoś finezyjnego przejścia między jedną areną a drugą. Kolejną rzeczą, którą można zauważyć, jest to, jak klaustrofobicznie małe one są. Poważnie, nie raz i nie dwa zdarzy się, że przez natłuk przeciwników będziemy mieli ogromne trudności, żeby wycofać się na bardziej dogodną pozycję. Do tego zbudowane są tak niejako, że żadna z nich nie zapadnie nam nigdy w pamięć i zapomnimy o niej minuty po walce. Niby huśtanie się na linię miało dodawać szybkości i efektywności w walce, ale ponieważ model huśtania się jest nieco koślawy, to całość wypada niezdarnie i pokracznie. No dobrze, ale jak z modelem strzelania? Tu jest zaskakująco dobrze. Pukawki brzmią odpowiednio ciężko i mięsiście, co silniejsze postrzały są w stanie rozerwać przeciwników na strzępy, a ich design nie jest w sumie jakiś zły. Tylko co z tego, skoro mamy ich wyłącznie 6 rodzajów, a przez niedobór amunicji i średnią skuteczność niektórych z nich, trudno wybrać którąkolwiek broń jaką ulubioną. Wszystkie odblokowujemy po 2 godzinach gry, a do tego nie mają żadnego alternatywnego trybu ognia, przez to praktycznie każda z nich jest bezwartościowa i nudna. Poważnie, dostaliśmy strzelaninę bez fajnych broni. A co z kataną, ktoś zapyta? To Shadow Warrior i musi być katana, prawda? Cóż, ta jest, ale jako broń dodatkowa. W pierwszej części była niemal świadomym wyborem każdego gracza. W drugiej opcją, która dopełnia nasz ekwipunek. W trzeciej broń dodatkowa. Okej, ale tak poważnie, brzmi to źle na papierze, ale autorzy całkiem sprawnie wybrnęli z tej sytuacji, bo dzięki takiemu pomysłowi zastosowanie katany stało się dużo bardziej strategiczne. Z jednej strony ostrzeliwujemy dalej położonych przeciwników, a w drugiej wyciągamy na szybko naszą katanę i szatkujemy tych, którzy są bliżej. Tym bardziej, że użycie katany podczas przeładowania zatrzymuje animację, a gdy wracamy do broni, to ta jest przeładowana. Całkiem sprytnie pomyślane. Tylko znowu, model walki jest niesamowicie zubożony względem poprzedniej części, przez co jedna z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych dla tej marki broni została zepchnięta na boczny tor, a to jest trochę niezręczne uczucie. Wrogów możemy też unicestwiać za pomocą wykończeń, czyli zabójstw chwały dla ubogich. Nie dość, że każdy przeciwnik ma tylko jedną taką animację, gdzie w Doomach liczyło się to, z jakiej pozycji wykończymy delikwenta, to jeszcze są do tego przydługawe i zwyczajnie nie dają praktycznie żadnej frajdy. Bo spójrzcie sobie na analogiczną animację z Doom Eternal, a te tutaj. Ta pierwsza jest szybka, mięsista i efektowna, a do tego widzimy, ile szkód wyrządził Slayer. Ta druga jest wolna, nudna i wygląda jakby Lo Wang wyciągnął korek z wanny zamiast jakiegoś organu. Ostatnia rzecz to poczwary, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć i choć tutaj też jest ich zaledwie kilka, to jednak autorzy postarali się, jeżeli chodzi o ich jakość. Mamy więc podstawowe yokai, które giną od jednego strzału. Są potężne bysiory, które uderzają w nas ogromnymi młotami. Są dziwne, sprężynowe pajaciki, które zostawiają za sobą piły łańcuchowe i kilka innych. Wygląd tych maszkar jest naprawdę kreatywny,
sceny i trzeba pochwalić twórców za wyobraźnię. Problem w tym, że zbyt wiele z nich jest istnymi gąbkami na pociski, co w połączeniu z ich niedorzeczną ilością sprawia, że walki nie raz i nie dwa dłużą nam się niemiłosiernie i zamiast czekać z nagrzaną lufą na kolejnych, to będziemy się tylko modlić o to, żeby gra łaskawie przestała nam ich już rzucać. Niestety, tak wygląda cała rozgrywka w Shadow Warrior 3. Na każdy jeden dobry pomysł przypada co najmniej kilka złych. Ale generalnie nie grało mi się jakoś specjalnie okropnie w tę produkcję, bo mimo że Shadow Warrior 3 nie robi niczego dobrze, to też nie ponosi jakiejś sromotnej klęski na żadnym polu. Strzelanie może bywa nużące, ale czasami potrafi dostarczyć nieco frajdy. Zwłaszcza w początkowych fazach walki. Skakanie po platformach jest w sumie bezmyślne, ale stanowi całkiem niezły odpoczynek między walkami. Sama gra też jest całkiem ładna. Kolorowa, nasycona w barwy, efektowna i gdzieniegdzie trafi się całkiem ładny widoczek. Jak zwykle nie zawodzi sam Luang, który sypie czerstwymi sucharami na lewo i prawo, przy okazji dobrze się bawiąc przy ubijaniu coraz to kolejnych poczwar. Po prostu nie sposób nie lubić tego gościa, zwłaszcza gdy przemienia słowa piosenek i uderza płytami prosto między oczy. To pokazuje, że scenarzyści nie stracili nic ze swojej kreatywności na przestrzeni lat i wciąż wiedzą, jak pisać tego typu postacie, nie popadając przy okazji w pułapki skrajności. Tylko że te nieliczne zalety i tak uginają się pod naporem wad, a jeszcze dorzucić trzeba dwie najcięższe. Shadow Warrior 3 jest skandalicznie krótki i boleśnie liniowy. Całą grę udało mi się ukończyć w 5,5 godziny. Wątek główny skończył się, nim w ogóle zdążył się jakoś ciekawie rozwinąć. Gra przegania nas przez kolejne etapy, jakby nie chciała, żebyśmy w nich byli, a co najważniejsze, po jej przejściu nie ma w ogóle powodu, żeby do niej wracać, a wszystko przez wspomnianą liniowość. Nie dostajemy tu żadnych sekretów do odkrycia, żadnych dodatkowych wyzwań po ukończeniu gry, żadnego multiplayera, żadnego New Game Plus, absolutnie niczego. Po prostu ganiamy w jednego końca mapy na drugi, ubijamy stwory i lecimy dalej. Gdyby były chociaż jakieś ciekawe i zapamiętałe momenty, ale nie. Po jednokrotnym przejściu całości nie mamy po co wracać do tej gry, gdyż niczym nas ona nie zachęca. To już pierwszy Shadow Warrior potrafi nas zwabić ukrytymi lokacjami i chęcią ich zobaczenia, a o tym, że Doom Eternal wyniósł znajdowanie sekretów do rangi sztuki, to nawet nie wspomnę. I za to wszystko musimy zapłacić 180 zł. To niby nie jest dużo jak za nową grę, ale gdy weźmie się pod uwagę to, jak mało Shadow Warrior 3 oferuje, to wówczas ta cena wydaje się nie na miejscu. Rozumiecie już więc chyba, dlaczego nie mogę nikomu polecić Shadow Warrior 3 za obecną cenę. Dostajemy krótkiego, ubogiego w treść i niesatysfakcjonującego średniaka, który sam nie wie, co ma za sobą począć. Choć nie można nazwać nowej gry warszawiaków gniotem, bo mimo wszystko czuć włożoną tu pracę, to jednak dostajemy produkcję tak boleśnie średnią i byle jaką, że aż trudno nie czuć rozczarowania. Zamiast skupić się na rozwijaniu pomysłów z drugiej części, to Flying White Hawk wolało zgapić niemal wszystko od konkurencyjnego Dooma, a i tak nie udało mu się tego wykonać dobrze. Do tego wydawanie tej gry w tak gorącym okresie jak teraz daje jasno do myślenia, że nikt w powodzenie tej produkcji do końca nie wierzył i po prostu wypchnięto ją nagą i ubogą na tle bestii takich jak Elden Ring czy Gran Turismo 7. Jeżeli naprawdę chcecie zagrać w tę grę, to poczekajcie na jakąś ogromną obniżkę i dopiero wtedy się nią zainteresujcie. A jeżeli macie już wydać pieniądze na jakieś dobre strzelaniny, to lepiej kupcie Prodeusa albo Wrath Aeon of Ruin. Fakt, obie jeszcze są w chwili akcesie, ale już teraz mają do zaoferowania o wiele więcej i lepiej niż cokolwiek w grze Flying White Hawk. Ba, kupując obie te gry jednocześnie, i tak wydacie o wiele mniej niż kupując jednego ubogiego Shadow Warriora 3, o którym i tak niemal każdy już zdążył po premierze zapomnieć. No, więc tym razem Polacy nie zaorali. To dajcie znać, jak wam się podobał ten film przygotowany przez Gandalfa, a jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie o jakimś fajnym komentarzu i łapce w górę. No i cóż, trzymajcie się!